Siemka, z tej strony Socha. Dzisiaj zademonstruję Wam zjawisko Ring Flutter. Po lewej stronie widzimy pierścień, który idealnie znajduje się w swoim rowku. Nie traci kontroli. Po prawej widzimy zjawisko Ring Flutter, gdzie pierścień już traci kontrolę w rowku. Widzimy, tutaj jest na dole pierścień, tu jest na górze. Tutaj fajne strzałki są pokazane, które demonstrują gazy. Czyli gazy uciekają. Jeżeli zjawisko Ring Flutter wychodzi właśnie przy zbyt dużych obrotach silnika. Tutaj, to jest książka Jenica. Jenic tutaj opisał wzór na przyspieszenie. Ten wzór tak wygląda, gdzie N do kwadratu to są obroty do kwadratu, L to jest skok tłoka w calach, a A to jest długość korbowodu. Tutaj mamy taką tabeleczkę, gdzie, która pokazuje nam minimalną grubość pierścienia przy danym przyspieszeniu. Oczywiście to są angielskie jednostki, inch to są cale, to są stopy na sekundę do kwadratu. Tutaj mamy pierścień Paula Dekesa, który pozwala na nieosiągnięcie zjawiska Ring Flutter, ponieważ pierścień, jak widzimy tutaj, opiera się o rowek, to jest to idealnie opiera się o gładź cylindra. W książce Bella jest opisane właśnie, że taki pierścień jest idealny do silników wysokoobrotowych, lecz do silników na co dzień to jest tak naprawdę głupota, ponieważ taki pierścień trzeba bardzo często zmieniać, nawet 200 mm, to jest naprawdę malutko. Taki pierścień oczywiście ma większe tarcie, lecz według praw fizyki też jest większa wymiana ciepła między gładzią cylindra a tłokiem. I dzisiaj to koniec, dziękuję za uwagę.